Dzień dobry, moi drodzy, to jest sobota, jest 27 października, to jest ostatni odcinek Stawaków w tym tygodniu, więc serdecznie na to sobotnie spotkanie zapraszam. Dajmy to. Moi kochani, nie mam bladego pojęcia, skąd mi się wzięło, to dajmy to, no ale dajmy to. Jest sobota, więc jak zawsze taki odcinek, taki już trochę lajtowy, taki na zakończenie tygodnia, taki bez jakichś wielkich, strasznie mądrych tematów. Aczkolwiek te 2-3 minutki proszę mi poświęćcie, albo raczej sobie, przez moje te głupie gadanie, żeby was jakoś pobudzić do sobotniego życia. Kochani, taki dzisiaj fakt, trochę może nie jakoś bardzo ciekawy, aczkolwiek w sumie to intrygujący. Taka ciekawostka. Jak człowiek umiera, nie wiem czy wiecie, no w sensie nie wiecie, bo nie umarliście jeszcze, nie? Ale może też komuś towarzyszyliście w śmierci, aczkolwiek żeby to jakoś chyba wybadać, to trzeba mieć jakieś tam badania większe przeprowadzone. To badano kiedyś, że jak ludzie umierają, to jakby które zmysły, że tak powiem, gasną najszybciej, w jakiej kolejności, czyli co się w człowieku zamyka. Otóż okazuje się, w sumie nie wiem jak takie badania przeprowadzono, no ale tak zrobiono, że jeżeli chodzi o zmysły, to pierwsze co tracimy, kiedy umieramy, to tracimy wzrok, czyli najpierw człowiek przestaje widzieć. Oczywiście mowa o takiej śmierci jakiejś tam nienagłej i tak dalej, chociaż może w nagłej też tak się dzieje. Ale pierwsze co się człowiekowi jakby zamyka, z czego człowiek przestaje korzystać, co najszybciej gaśnie, to jest wzrok. To, co ostatnie ze zmysłów jakby przestaje działać, czyli mamy wzrok, potem jeszcze pewnie węch, jakiś dotyk i tak dalej. To ostatnie, co działa w człowieku, to słuch. Co by to znaczyło? Że do samego końca, kochani, mimo że już nie widzimy, nie czujemy w sensie fizycznie, nie czujemy zapachowo, że nie mamy innych bodźców już, to słyszymy jeszcze. Że ostatnia rzecz, która się zamyka, to jest słuch. Co to znaczy? Zobaczcie, kiedyś takie przykazanie było w Izraelu, w sensie tak się zaczynają wszystkie przykazania, wszystkie 10, zanim będzie te 10 wymienione, że Bóg mówił, słuchaj Izraelu. Czyli najważniejsze jest to, żeby słuchać, i to nie chodzi tylko oczywiście o uszy, tylko żeby słuchać słowa Boga. Co to znaczy? Przez śmierć przeprowadzi cię Jego słowo. Czyli przez śmierć nie przeprowadzi cię jakieś tam światło w tunelu, nie będziesz go widzieć. Mówią medycy, że światło, że tak powiem, oczu gaśnie. Nie będziesz czuć żadnych zapachów, nie będziesz dotyku żadnego czuć, twoje ciało jakby się wyłączy, ale to, co będziesz ciągle mieć, to będzie słuch. Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że będziesz tam słyszeć takie miłosne wezwanie, chodź do mnie. I nie będziesz widzieć, nie będziesz wiedzieć dokąd, będziesz szedł po omacku, ale będzie mówił głos, kochający głos, a miłość się przekazuje słowami, kocham cię, chodź do mnie. I to nas przeprowadzi na drugą stronę. Więc co to znaczy? Że najważniejsze jest to, czy słuchamy Boga, że przez najtrudniejsze doświadczenie naszego życia przejdziemy tylko o tyle, o ile będziemy Go słuchać. Jeżeli ktoś przez całe życie się zamyka na Jego słowa, jeżeli ktoś przez całe życie w ogóle Go nie słucha, nie chce słuchać Jego słów, tego, co On mówi, że tego, co jest dobre, tego, co jest złe, tego, jak On prowadzi, do czego chce zaprowadzić, czy nie słucha po prostu Bożego słowa, którym Bóg człowieka prowadzi, to może się okazać, że kiedy będzie umierał, to po prostu nie będzie wiedział, gdzie ma pójść, bo nie będzie widział, nie będzie czuł, nie będzie działało jego ciało, ale będzie ciągle słuch, to ostatnie to będzie słuch, tylko że człowiek, jeżeli przez całe życie będzie głuchy, to może się okazać, kurczę, że nie usłyszy. Że ojciec powie, chodź do mnie, a my poleziemy w jakąś inną stronę, bośmy się zamknęli. Myślę, że to jest bardzo piękny obraz tego, jak się można zamknąć na Pana Boga. Że zamknięcie polega na tym, że przestajesz Go słuchać. Kochani, to jest tak jak w miłości. Kiedy miłość się kończy wtedy, kiedy mąż przestaje słuchać tego, co mówi żona. Nie chodzi mi w życiu o słowa, tylko on nie słyszy, co się w niej dzieje. Kiedy żona nie słyszy, co się dzieje w mężu. Kiedy rodzice nie słyszą, co się dzieje w dzieciach. Kiedy dzieci nie słyszą, co się dzieje w rodzicach i tak dalej, w każdej przyjaźni. Ten brak słuchu to jest bardzo piękny obraz jakby takiego totalnego zamknięcia, bo wszystko inne jak się jeszcze straci, no to jeszcze okej. Ale jak się już nie słyszy, to jak pójść nawet po omacku, po ciemku? Jeżeli słyszysz, to pójdziesz, bo słyszysz ten głos i wiesz dokąd masz, iż tam są ramiona, które cię wzywają, tam jest głos, który mówi chodź, zaufaj mi. Więc kochani, zróbmy dzisiaj może w sobotę dzień słuchania. Znajdźcie dzisiaj trochę czasu, żeby posłuchać Ojca, żeby usiąść z Jego Słowem, usiąść na adoracji, usiąść na modlitwie i żeby słuchać Jego Słowa. Dlatego, że najgorszą rzeczą chyba, jaka nam się może przydarzyć, to jest ta, że przestaniemy słyszeć, jak On do nas mówi. Przestaniemy słyszeć tych słów, które On do nas nieustannie wypowiada, dlatego, że chce nas przez życie poprowadzić. Nie zamykajmy się na to słuchanie. No, myślę, że to w ogóle fajne i ważne. I takie w ogóle chyba mądre nawet. No.
Moi drodzy, to tyle w tym dzisiejszym odcinku, tyle w tym tygodniu. Serdecznie Was zapraszam oczywiście od poniedziałku na nowe. Będziemy się od poniedziałku prawdopodobnie spotykać chyba już w jakichś bardzo ciepłych klimatach, bo ja wylatuję. W sensie, jak już Wy to oglądacie, to ja już wyleciałem. Ale jestem w bardzo ciepłych rejonach świata, więc będą pewne jakieś ładne morze tropikalne widoki. Więc będę wprowadzał, nawet jeżeli nie moim gadaniem, to obrazem trochę słońca w życie. Najlepszej niedzieli Wam życzę. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa!